Sponsorem programu są Militaria.pl. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe Górskie Tragedie. Często w komentarzach pytaliście, czy zrobię materiał o historii urugwajskiej drużyny rugby, która w wyniku katastrofy znalazła się w środku Ant, praktycznie nieprzystosowana, bo mieli oni letnie ciuchy, wszędzie dookoła był śnieg i musieli walczyć o życie. Już od dawna planowałem opowiedzieć Wam tą historię, ale chciałem zrobić to dokładnie, przedstawić Wam wszystkie takie detale i szczegóły, co konkretnie tam się działo, co wynikało z czego. Dlatego ten materiał też jest tak obszerny i to jest pierwsza część. W przyszłym tygodniu opublikuję drugą. Jak pewnie zauważyliście, partnerem dzisiejszego materiału jest firma Militaria.pl i dobrze ona wpisuje się w tematykę tego odcinka, gdyż bohaterowie tej historii lecieli właśnie wynajętym od wojska samolotem, także firma Militaria jak najbardziej idealnie się wpisuje w ten temat i produkty, czy to survivalowe, czy outdoorowe, albo właśnie takie latarki, która na wypadek, gdyby Wam się skończyła bateria w czołówce, to myślę, że taka mała poręczna latarka spokojnie może nas uratować, czy to w górach, czy przy wymianie koła w samochodzie, co mi się zdarzyło ostatnio w zimie. Także wszystkie takie akcesoria i produkty możecie znaleźć na stronie, do której link zostawię w opisie pod materiałem. A żeby nie przedłużać, bo materiał dzisiaj jest naprawdę długi, to zapraszam Was już do oglądania. W październiku 1972 roku Fairchild F-227 z urugwajskich sił powietrznych, wyczarterowany przez amatorską drużynę rugby, wyruszył z Montevideo w Urugwaju do Santiago w Chile. Po raz ostatni pilot zameldował się o godzinie 3:30, ale kiedy wieża kontrolna Santiago przemówiła do Fairchilda chwilę później, nie było już odpowiedzi. Dramatyczna prawda zaczęła docierać do pracowników kontroli lotów. Samolot zaginął. Ratownicy, analizując możliwe rozwiązania, nie dawali żadnych szans na przeżycie w tak niesprzyjających warunkach, jakie panowały w najwyższych górach Ameryki Południowej. Wśród pasażerów było nie tylko 15 członków drużyny rugby, ale także 25 ich przyjaciół i krewnych, pochodzących z szanowanych i wybitnych rodzin z Urugwaju. Niestety, szeroko zakrojone poszukiwania okazały się bezowocne. Pilot najwyraźniej źle ocenił swoją pozycję i poleciał na północ w kierunku Santiago, kiedy był jeszcze w środku gór. W tym czasie Andy nawiedziły wyjątkowo obfite opady śniegu. Prawdopodobieństwo, że pechowy samolot zostanie kiedykolwiek odnaleziony, było niewielkie, a szanse przeżycia 45 pasażerów i załogi jeszcze mniejsze. Jednak ludzie przetrwali, a kolejne dni i tygodnie były straszną, pełną tragizmu walką o życie w skrajnie nieprzyjaznych, zimowych warunkach, na jakie nikt nie był przygotowany. O tym, co wówczas wydarzyło się w wysokich górach Ameryki Południowej, po latach opowiedzieli ocaleli. Historia ta po wielu latach została opowiedziana w hollywoodzkiej produkcji Alive – Dramat Fandach. W dzisiejszym materiale przybliżymy jednak dokładniej te wydarzenia, bazując na zeznaniach ocalałych. Zapraszam do poznania prawdziwej historii lotu Fuerza Aérea Uruguaya 571. Rozdział pierwszy. Lot. Urugwaj to nieduże państwo w Ameryce Południowej. Jego umiejscowienie na kontynencie w pewnym sensie można porównać do położenia Polski w Europie. Spoglądając na niełatwe dzieje tego kraju, można dowiedzieć się o wielu trudnych zdarzeniach i historycznych wstrząsach. W dodatku to małe państwo, znajdując się między dwoma mocarstwami, Argentyną i Brazylią, musiało toczyć długie wojny o swoją niepodległość. Co ciekawe, czyż nieznajoma jest nam sytuacja, gdy dwa silne, sąsiednie państwa zawierają sojusz, aby zniszczyć i podzielić się mniejszym krajem położonym między nimi? Sercem Urugwaju jest nadmorska stolica Montevideo. Obecnie zamieszkuje ją ponad 1 300 000 mieszkańców, a dla porównania drugie największe miasto liczy zaledwie niespełna 100 tysięcy. Ten kraj, tak jak wiele innych położonych w tej części świata narodów, zmaga się z wieloma problemami. Gospodarczymi, takimi jak rosnąca inflacja, przestępczością i korupcją gnębiącą administrację. Dla Urugwajczyków jedną z odskoczni od trosk życia codziennego stanowi m.in. sport.
jak w większości południowoamerykańskich krajów, wiedzie tam prym piłka nożna, dając radość i nadzieję na lepszą przyszłość urugwajskim dzieciom. Interesują się nią niemal wszyscy i niewątpliwie jest to sport narodowy. Choć cały kraj zamieszkuje niespełna 3,5 miliona mieszkańców, miłość tego narodu do futbolu odzwierciedlają wyniki, jakie Urugwajczycy osiągają na arenie międzynarodowej. Reprezentanci kraju dwukrotnie zwyciężyli Mistrzostwa Świata, piłkarze najwięcej ze wszystkich drużyn, bo aż 15-krotnie zwyciężali turniej Copa America. Jak widać, piłka nożna stanowi dla Urugwajczyków coś więcej niż tylko sport. Daje wiarę w sukces, podbudowuje narodowe morale oraz jest przepustką do lepszego świata. Warto jednak wspomnieć, że w kraju tym uprawiano także inne sporty, jednak na dużo niższym poziomie. Katolicka szkoła średnia Collegio Steia Maris dostrzegała korzyści płynące z uprawiania rugby. Umiejętność pracy w zespole, współpraca oraz duch fair play były to bardzo istotne walory edukacyjne tej starej dyscypliny. Postanowiono więc wprowadzić ją do programu nauczania. Lecz niestety po skończeniu szkoły, absolwenci, którzy pokochali ten sport, nie mieli gdzie kontynuować swojej pasji. Postanowili więc sami w grudniu 1962 roku założyć klub Old Christians Club, zrzeszający w głównej mierze absolwentów szkoły. Trenowali i doskonalili swe umiejętności na tyle dobrze, że niedługo przystąpili do najwyższej ligi krajowych rozgrywek rugby. Ambitni młodzi ludzie nie musieli długo czekać na pierwsze sukcesy. Już w 1968 roku zdobyli tytuł mistrza kraju, dzieląc go z zespołem Old Boys Club. Młode, bo dopiero kilkunastoletnie rozgrywki rugby w Urugwaju zaczęły docierać do coraz szerszego grona. Ambicje rosły z każdym kolejnym sezonem. W 1970 roku zespół Old Christians Club ponownie wygrał krajowe rozgrywki. Ten sukces zaowocował zagranicznym wyjazdem do Argentyny. W 1971 roku zespół postanowił odbyć jeszcze dalszą podróż na mecze towarzyskie z drużyną narodową Chile oraz najlepszym zespołem tego kraju, Old Boys Granier, pochodzącym z Santiago. Klub wyczarterował samolot od urugwajskich sił powietrznych, ale aby obniżyć koszty wyjazdu, wolne miejsca sprzedawano kibicom i przyjaciołom klubu. Urugwajczycy jeden mecz wygrali, w drugim z kolei ponieśli porażkę. Jednak nie to było najważniejsze. Dla wielu z graczy był to pierwszy tak odległy wyjazd, niektórzy z nich po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć piękne, ośnieżone szczyty Andów. Kiedy zespół powrócił z zagranicznej delegacji, rozentuzjazmowani sportowcy już zaczęli planować powrót do Santiago w następnym roku. Niestety, kiedy zbliżał się termin kolejnego wyjazdu, pojawiło się coraz więcej głosów przemawiających za odwołaniem tego lotu. Pierwszym i głównym powodem był fakt, że gracze Old Christians Club poczuli się jako zespół tak silni i pewni siebie, że zlekceważyli rywali w końcówce sezonu, tracąc mistrzostwo kraju. Wyjazd miał być przecież nagrodą za świetny sezon, a nastroje w klubie znacznie się pogorszyły. Kolejnym problemem były duże koszty związane z podróżą. Trudno było obsadzić wszystkie 45 miejsc w wyczarterowanym samolocie Fairchild FH-227. Chętnych kibiców na taki lot było zdecydowanie mniej niż poprzednio. Wynajem kosztował $1600 i gdyby udało się zapełnić cały pokład, koszt wyniósłby jedynie $40 na osobę. Dla porównania komercyjne bilety kosztowały mniej więcej $120. Kiedy pojawiły się coraz częściej plotki, że wyjazd jest zagrożony ze względu na zbyt małą liczbę chętnych, zawodnicy zaczęli szukać ochotników wśród swojej rodziny i przyjaciół. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, udało się zapełnić cały pokład i ku radości drużyny wyjazd był ratowany. O 6 rano w czwartek 12 października 1972 roku zespół Old Christians Club wraz z rodziną i przyjaciółmi stawił się na lotnisku w Montevideo, aby wyruszyć na swoją drugą podróż do Chile. Wszyscy byli bardzo podekscytowani czekającą ich podróżą, ubrali się odświętnie w szykowne koszule, sportowe płaszcze oraz eleganckie spodnie. Wśród graczy wyróżniał się Marcelo Perez, 25-letni student architektury, kapitan zespołu, który był najbardziej gorliwym zwolennikiem powrotu do Chile. W większości grupa składała się z młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat. Oczywiście były obecne wśród pasażerów także osoby starsze, jak pani Mariani, która zakupiła bilet na ślub swojej córki w Chile. Jeden z rugbystów zabrał ze sobą swoją 20-letnią siostrę oraz matkę. Był nim Fernando Parrado, znany jako Nando.
Pochodził on z bardzo zamożnej rodziny. Jego matka Eugenia Parrado była z Ukrainy, a ojciec prowadził prężnie działającą firmę w Urugwaju. Chwilę po spożyciu śniadania w restauracji na lotnisku, cała rodzina odprowadzona przez ojca udała się w stronę błyszczącej białej maszyny. Pasażerowie po wejściu na pokład rozlokowali się na siedzeniach ustawionych parami po obu stronach korytarza. 5 minut po godzinie 8 samolot wystartował z lotniska Carrasco do Santiago de Chile z 40 pasażerami na pokładzie, 5 członkami załogi i bagażami. Pilotem i dowódcą samolotu był pułkownik Julio Cesar Ferradas. Służył w lotnictwie od ponad 20 lat i miał 5117 wylatanych godzin. A nad zdradliwą Cordillerą de los Andes przeleciał już 29 razy. Natomiast drugi pilot, porucznik Dante Hector Laguarra, był starszy od Ferradasa, ale nie tak doświadczony. Kiedyś musiał zeskoczyć na spadochronie z odrzutowca T-33, a teraz latał pod okiem Ferradasa, aby zdobyć dodatkowe doświadczenie, jak to było w zwyczaju w urugwajskich siłach powietrznych. Załoga nie wykazywała żadnych obaw związanych z maszyną, która była niemal jak nowa. Mieli jednak świadomość, jak niebezpiecznym terenem są wysokie szczyty Andów. Znali zagrożenia wynikające z przeplatających się ciepłych i zimnych prądów powietrza. Było więc bardzo ważne, aby nad pasmem górskim przelecieć przed południem, kiedy warunki pogodowe są najkorzystniejsze. W trakcie lotu piloci zostali poinformowani o złej pogodzie nad górami. Na pokładzie wtedy panowała radosna atmosfera. Zawodnicy rozmawiali i żartowali, gdy maszyna przelatywała nad zielonymi argentyńskimi polami. Nando siedział szczęśliwy wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, Panquito Abalem. Obu łączyło wiele. Pochodzili z zamożnych rodzin i jako jedni z nielicznych w drużynie posiadali własne samochody. Natomiast różnił ich wygląd zewnętrzny i charakter. Nando raczej krępej budowy, trochę nieśmiały i pozbawiony charyzmy, stanowił przeciwieństwo Abala, który nie dość, że bogaty, był jednym z najlepszych rugbystów w drużynie. Ponadto ten postawny, przystojny mężczyzna miał duże powodzenie u kobiet i potrafił z tego korzystać. Był dobrym kompanem i prawdziwą duszą towarzystwa. Właściwie jedyną rzeczą, której Panquito zazdrościł przyjacielowi, to szczęśliwa rodzina, gdyż jego ojciec rozwiódł się z matką, gdy przyszły rugbysta był jeszcze dzieckiem. Nagle w niewielkich oknach samolotu pasażerowie zobaczyli wyrastające z ziemi potężne białe olbrzymy, jedne z najwyższych gór świata – Andy. Podziwianie tych majestatycznych szczytów przerwał steward Ramirez, który wyszedł z kabiny pilotów i oświadczył, że ze względu na warunki pogodowe kapitan zadecydował o lądowaniu w Mendozie, gdzie poczekają na poprawę aury. Wiadomość ta spotkała się z jękami zawodu i rozczarowania. W Chile spędzić mieli zaledwie kilka dni i każda godzina zwłoki odbierała im cenny czas na miejscu. Beztroski okres zabawy i przyjemności. Kolejnym problemem dla młodych chłopaków były dodatkowe wydatki, na jakie naraziło ich nieprzewidziane międzylądowanie w Argentynie. Na szczęście udało się znaleźć restaurację prowadzoną przez Urugwajczyka, który kiedy zobaczył rodaków z radością zaoferował im darmowy posiłek. Pasażerowie samolotu rozeszli się po mieście w poszukiwaniu noclegu, jedni tańszego, inni tak jak Parrado i Abal, droższego w hotelu o dobrej renomie. Po zameldowaniu młodzi chłopcy ruszyli w miasto. Część grupy zapoznała się z kilkoma argentyńskimi dziewczętami, zabierając je na tańce, a inni poszli zwiedzać miasto. Na spoczynek niektórzy pasażerowie udali się dopiero o 4 nad ranem. Następnego dnia, 13 października, kiedy wszyscy wstali, było już około południa, ale żadne informacje o załogi nie dotarły do podróżnych, więc niektórzy ponownie zdecydowali się zwiedzać jedno z najstarszych miast argentyńskich. Roberto Canessa i Gustavo Cerbino, studenci medycyny, którzy również lecieli z zespołem Old Christians Club, natknęli się na mieście na pilotów samolotu wraz z kapitanem zespołu Marcelo Perezem. Zapytani, czy należy już zmierzać w kierunku lotniska, odpowiedzieli, że godzina odlotu wciąż nie jest wyznaczona. Wówczas doszło do nieprzyjemnej sytuacji, która z perspektywy czasu może mrozić krew w żyłach. Zirytowany Roberto zapytał pilotów, czy są tchórzami, cały czas opóźniając lot, na co kapitan Ferradas odpowiedział: chcesz, żeby jutro twoi rodzice przeczytali w gazetach, że 45 Urugwajczyków zaginęło w górach? Canessa miał wtedy odpowiedzieć, że chce, żeby rodzice dowiedzieli się z gazet, że Urugwajczycy podjęli próbę i za wszelką cenę przelecieli nad górami.
Chłopak znany był z wybuchowego charakteru i nie należał do osób cierpliwych. Kiedy piloci dotarli na lotnisko, dokładnie przejrzeli dane meteorologiczne. Jasne było, że muszą wystartować, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami samolot wojskowy nie może znajdować się na argentyńskim lotnisku dłużej niż 24 godziny. Pytanie brzmiało, czy będą musieli wracać do Montevideo, co narazi ich na utratę zarobku, czy może uda się przelecieć nad górami do Santiago. Prognozy były optymistyczne, więc zdecydowano się podjąć próbę przelotu nad przełęczą Planchon. Gdyż najbliższy i najlepszy wariant, czyli przelot nad przełęczą Junca, wciąż był niemożliwy. Opcja, na którą się zdecydowano, wiązała się z nadłożeniem kilkuset dodatkowych kilometrów, a w dodatku najtrudniejszy fragment lotu przebiegałby późnym popołudniem, a więc o porze, gdy warunki nad Andami są często bardziej niebezpieczne. Kapitan polecił Marcelo Perezowi poinformowanie kolegów i reszty pasażerów o potrzebie szybkiego stawienia się na lotnisko, bo start wyznaczono na godzinę 13. Kiedy wszyscy przybyli o wyznaczonej porze na miejsce, nigdzie nie mogli dostrzec załogi ani pilotów. Wraz z upływającym czasem niektórzy zaczęli się niepokoić. Żartowano nawet, że wszystko idzie nie tak, bo jest piątek 13. W końcu piloci zjawili się, trzymając w rękach butelki argentyńskiego wina, z którego znana była Mendoza. Ten widok rozbawił rugbystów, którzy wyśmiewali ich, że mają pilotów pijaków. Ferradasowi nie było jednak do śmiechu. Wciąż bił się z myślami, czy podjął właściwą decyzję, kierując się o tej porze i w tych warunkach do Santiago. Jednak właśnie w tym momencie usłyszał na płycie ryk silnika innego samolotu, który właśnie przeleciał ze stolicy Chile. Julio natychmiast wypytał pilota o warunki atmosferyczne, a ten uspokoił go, że pomimo turbulencji nad górami, nie powinny one stanowić problemu dla ich maszyny. W przeciwieństwie do starego transportowego samolotu, który właśnie wylądował, Fairchild był wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt nawigacyjny. O godzinie 14:18 samolot urugwajskich sił powietrznych wzbił się w niebo i obrał kurs na znajdującą się na południu miejscowość Chilecito, a następnie Malargue. Tam kapitan skierował maszynę bezpośrednio w stronę Andów, na przełęcz Planchon. Samolot wzbił się na wysokość 18 tysięcy stóp i leciał z tylnym wiatrem. Niestety gęste chmury przysłaniały pilotom widok gór, co uniemożliwiało zlokalizowanie przełęczy. W trakcie lotu zmienił się wiatr z tylnego na silny czołowy, zmniejszając prędkość z 210 węzłów do 180. Ponad chmurami widoczność była cały czas dobra. O 15:21 La Gurara przekazał kontroli ruchu lotniczego w Santiago, że znajduje się nad przełęczą Planchon i szacuje, że dotrze do Curico, małego miasteczka w Chile po zachodniej stronie Andów, o 15:32. Już 3 minuty później nawiązano po raz kolejny łączność z Santiago i poinformowano o braniu kursu na północ w stronę Maipu. Nikt na pokładzie ani w kontroli lotów nie wiedział, jak tragicznym w skutkach będzie ten manewr. Wieża kontrolna, przyjmując komunikat od La Gurary, upoważniła go do obniżenia pułapu na wysokość 10 tysięcy stóp. Piloci, przekonani o tym, że minęli już góry, obrali kurs na północ i zaczęli obniżać lot, podczas gdy w rzeczywistości wciąż znajdowali się nad Andami. O 15:30 w Santiago sprawdzono pozycję Fairchilda. La Gurara obniżył lot o 3000 stóp. Na tej wysokości maszyna wleciała w gęste chmury i zaczęła podskakiwać i trząść się, miotana przez silne prądy powietrza. Kapitan włączył w kabinie pasażerskiej tabliczkę z napisem nakazującym pasażerom zapięcie pasu bezpieczeństwa, następnie odwrócił się i poprosił stewarda Ramireza, aby upewnił się, że wszyscy zastosowali się do poleceń. Atmosfera na pokładzie wciąż była radosna. Grupki chłopaków grały w karty, inni rzucali ponad siedzeniami piłką do rugby. Niektórzy mieli nosy wbite w małe okienka, próbując wypatrzeć coś przez gęste chmury. Kiedy nadszedł Ramirez, prosząc o zajęcie miejsc, jeden z zawodników złapał za mikrofon znajdujący się na końcu samolotu i wykrzyczał: "Panie i panowie, załóżcie spadochrony, za chwilę wylądujemy na Kordylierze." Pasażerowie nie zaśmiali się jednak z tego żartu, bo właśnie w tym momencie maszyna wpadła w turbulencję, opadając nagle kilkadziesiąt metrów w dół. Chwilę później samolot wyleciał z chmur, a oczom przestraszonym pasażerom zamiast zielonej doliny w Chile ukazały się ostre granie i pokryte białym puchem zbocza gór. Samolot minął skały zaledwie w odległości kilkunastu metrów. Jeden z mężczyzn, zaniepokojony, zapytał wtedy: "Czy latanie tak blisko gór jest normalne?"
Nie sądzę, odpowiedział jego kolega. Następnie wypadki potoczyły się błyskawicznie. Piloci próbowali poderwać maszynę. Głośny ryk silników walczących o wzniesienie maszyny w górę zagłuszał modlitwy niektórych z pasażerów. Kilka sekund później prawe skrzydło zahaczyło o zbocze góry i urwało się, ucinając ogon samolotu. Przez wielką dziurę wypadł steward, nawigator oraz trzech zawodników, a gdy nastąpiło kolejne uderzenie i odpadło lewe skrzydło, kadłub samolotu uderzył brzuchem o zbocze góry i zaczął z impetem sunąć w dół. W tym momencie dwie kolejne osoby wypadły na zewnątrz. Gdy niektórzy z przerażeniem oczekiwali gwałtownego uderzenia o skały, które zakończy ich życie, opadający kadłub zaczął zwalniać, aż w końcu wyhamował i zatrzymał się. Rozdział drugi. Bilans katastrofy. Ciszę, która nagle nastała, przerwały szlochy, modlitwy i wołania o pomoc. Zatrzymał się! Wykrzyczał, niedowierzając, Roberto Canessa. Po chwili cały i zdrowy wstał Gustavo Cerbino, a także ranny z posiniaczoną twarzą kapitan zespołu Marcelo Perez. Mimo obrażeń to właśnie on zainicjował akcję ratunkową. Kluczową rolę odegrali w niej Canessa i Cerbino. Jako studenci medycyny zajmowali się opatrywaniem pasażerów. Kilku zawodników poczuło zapach benzyny i obawiając się eksplozji wybiegło na zewnątrz przez dziurę w ogonie maszyny. Niemal natychmiast zapadli się po uda w głębokim śniegu. Ubrani w koszule i cienkie spodnie zaczęli marznąć. Niestety nikt z podróżnych nie był gotowy na ujemne temperatury. Widok, jaki ujrzeli wokół, był przygnębiający. Wszędzie biel otoczona skalnym murem szczytów piętrzących się w okolicy. Kadłub zatrzymał się pochylony lekko w dół zbocza. Kiedy Urugwajczycy rozglądali się w poszukiwaniu bagażu, który wypadł w trakcie katastrofy, dostrzegli w oddali sylwetkę mężczyzny zmierzającego w ich kierunku powolnym, mozolnym marszem, co chwila zapadającego się połuda. Rozpoznali w nim swojego kolegę, Carlosa Valete. Krzyczeli w jego kierunku, jednak on ich nie słyszał, a po chwili zorientowali się, że Carlos schodzi w złą stronę. Wołali więc jeszcze głośniej, próbowali nawet podejść w jego kierunku. Niestety, młodzi ludzie nie dali rady torować drogi w lekkiej letniej odzieży, mając wokół głębokie zaspy. Bezradnie machali w jego kierunku, wołając i próbując skierować na wrak samolotu. Valeta schodził coraz szybciej, jednak w złym kierunku. Jego krok się wydłużał. Koledzy odnieśli wrażenie, że schodzi na oślep, zmierzając coraz bardziej stromym zboczem w kierunku doliny. Nagle chłopak potknął się i runął w dół. Bezwładne ciało spadało, znikając w pewnym momencie z oczu ocalałych. Carlos miał zaledwie 18 lat. Wnętrze kadłuba było plątaniną ciał i powyginanych krzesełek, które więziły ludzi. Canessa natrafił na ciężko ranną Suzanne Parrado i jej matkę, nie dającą już oznak życia. Obok nich z głęboką raną głowy leżał Abal, błagający o pomoc. Roberto, widząc jego zły stan, wiedział, że musi ratować innych, a do Abala wezwał Gustava. W tym momencie dostrzegł nieprzytomnego Nando Parrado i ruszył w jego kierunku. Mężczyzna znajdował się z przodu samolotu. Prawdopodobnie w momencie zderzenia wyrzuciło go z fotela jak z katapulty. Przeleciał tak kilka metrów, po czym uderzył w kabinę pilotów. Jego twarz pokryta była siniakami. Roberto sprawdził puls, który choć słaby, był wyczuwalny. Brak specjalistycznego sprzętu i odpowiedniej wiedzy sprawiał, że student medycyny wątpił, aby udało się uratować Parrado. 22-letni Rafale Chavarin miał otwarte złamanie nogi. Nie dysponując bandażami, studenci robili opatrunki, wycinając fragmenty siedzeń lub z koszul. Do Cerbino podszedł inny ranny 22-latek. Wystraszony Enrique Platero wskazywał palcem na metalową rurkę, która wystawała mu z brzucha. Gustavo wiedział, jak istotne jest właściwe podejście do pacjenta i uspokajanie go. Stwierdził: no cóż, Enrique, wyglądasz nieźle. Tak myślisz? A co z tym? Zapytał Platero, wciąż wskazując na rurkę. Nie martw się tym, jesteś silnym facetem, więc chodź i pomóż mi z tym siedzeniem. Enrique, trochę zaskoczony tą reakcją, zaakceptował ją i odwrócił się w stronę siedzeń, a w tym momencie wydarzyło się coś dla niego nieoczekiwanego. Gustavo oparł nogę o ciało kolegi, złapał za rurkę i wyciągnął ją jednym dynamicznym szarpnięciem. Z kolei ku jego zaskoczeniu, poza rurką wyciągnął około 15-centymetrowy fragment czegoś, co wyglądało na jelito. Zanim Enrique zdążył zareagować, Cerbino zdecydowanie oznajmił, ucinając dalsze dyskusje: jest wielu znacznie poważniej rannych, więc weź koszulę i zawiąż to, a ja później się tym zajmę.
Po pewnym czasie było już jasne, że wypadku nie przeżyły cztery osoby. Dr Francisco Nicola, Esther Horta Perez de Nicola, Eugenia Parrado oraz Fernando Vasquez. Śmigło, które wdarło się do wnętrza kadłubu samolotu, przecięło mu tętnicę udową, wskutek czego 20-latek zmarł. Wciąż nie było wiadomo, ile dokładnie osób wypadło z samolotu i czy ktoś z nich przeżył. Z każdą kolejną minutą ratownikom i rannym zaczęła doskwierać wysokość, na jakiej się znaleźli. 21-latek Pedro Algorta, mimo braku urazów fizycznych, miał całkowitą amnezję i nie wiedział, gdzie jest ani co się stało. Wejście do kabiny pilotów było zabarkadowane przez krzesełka, więc jeden z zawodników, Moncho Sabeja, postanowił dostać się do pilotów od zewnątrz. Było to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, wciąż słychać było stamtąd wołania o pomoc, więc była szansa na uratowanie pilotów, a po drugie, gdyby udało im się nadać przez radio sygnał, zespoły ratunkowe mogłyby łatwiej ustalić ich położenie. Sabeja zajrzał przez okno do kabiny pilotów i zauważył, że obaj byli na swoich miejscach, a w klatkę piersiową mieli wciśnięte stery. Kapitan Ferradas nie dawał oznak życia. Jednak jego zastępca był przytomny i widząc chłopaka za oknem, zaczął go błagać o pomoc i coś do picia. Moncho wyciągnął chusteczkę, nabrał do niej śniegu i przez szparę wsunął ją, podając dla góraży. Nic więcej nie mógł zrobić, aby mu pomóc. Sabejo sięgnął po radio, próbując wezwać pomoc, jednak nie usłyszał żadnego sygnału. Kiedy wrócił do rannych, skłamał, że rozmawiał z kontrolą lotów i pomoc jest już w drodze. Zrobił to, aby podwyższyć morale i dać nadzieję wystarczająco już załamanym kolegom. Chwilę później, po śladach Moncho, studenci medycyny ruszyli w stronę kabiny, aby pomóc uwięzionemu pilotowi. Niestety, mimo podjętych wysiłków, nie dało się ani trochę przesunąć steru, ani siedzenia. Jedyne, co mogli zrobić, aby ulżyć mężczyźnie w bólu, było wyciągnięcie poduszki zza jego pleców, co zmniejszyło ucisk na klatkę piersiową. Kiedy chłopcy siłowali się z poduszką, zastępca kapitana powtarzał niczym mantrę dwa słowa. Minęliśmy Curico, minęliśmy Curico. Kiedy uświadomił sobie, że nikt nie będzie w stanie mu pomóc, zwrócił się do studentów z ostatnią prośbą. Chłopcy, dajcie mi rewolwer, jest w mojej torbie. Ci nie spełnili jego woli. Byli katolikami i nie mogli przyłożyć ręki do odebrania człowiekowi życia. Poprosili Dante, aby pomógł im ustawić odpowiednio radio, jednak mimo jego wskazówek wciąż nie było żadnego sygnału. Pilot cały czas mówił o rewolwerze i prosił o wodę. Roberto przynosił śnieg i podawał mu do ust. Kiedy policzono ocalałych, okazało się, że w trakcie wypadku z maszyny wypadli steward Ramirez, porucznik Ramon Martinez, 20-letni zawodnik Alexis Honie, zawodnik Guido Magri, 22-latek Felipe Makiriain, 24-latek Daniel Shaw, absolwent szkoły Steja Maris, który był kuzynem trzech innych pasażerów, Edwarda, Adolfo Straucha oraz Daniela Fernandeza. Ostatnim pasażerem, który wypadł, był wspomniany młody Carlos Valeta. Dochodziła szósta. Słońce chowało się za horyzontem, a wraz z nastaniem ciemności wzmagały się opady śniegu. Sprawni mężczyźni niestrudzenie pracowali, aby usunąć jak największą ilość krzesełek z wnętrza maszyny, robiąc miejsce dla rannych. Było jasne, że pomoc nie nadejdzie przed zmrokiem, więc ponad 30 ocalałych osób rozpoczęło przygotowania do ciężkiej nocy w warunkach zimowych, w temperaturze mocno poniżej zera. Rozdział trzeci. Nowa rzeczywistość. 14 października. Dzień pierwszy. Do ocalałych zaczęła docierać powoli okrutna prawda. Ocaleć to mało. Najważniejsze było pytanie, jak przetrwać w tak strasznych warunkach w śniegu na zboczu góry. Wewnątrz kadłuba, od kabiny pilotów do olbrzymiej poszarpanej dziury było około 6 metrów. Mimo wysiłków wciąż zalegało tam wiele pogiętych i połamanych siedzeń. Na dodatek wyrwa w ogonie była umiejscowiona pod kątem i z jednej strony zachowało się 8 okien, z drugiej zaledwie 4. Dla najciężej rannych udało się wygospodarować trochę miejsca przy oderwanym ogonie. Tam położono Suzanne, Nando Parrado oraz Abala. Ci, co zachowali najwięcej siły przed nadejściem zmroku, postarali się zabarkadować dziurę, osłaniając wnętrze wraku od mroźnego wiatru i śniegu wdzierającego się do środka. Perez i postawny zawodnik Roy Harley nadzorowali działania. Niestety mur z walizek i połamanych krzeseł co chwilę zawalał się i wpuszczał do środka mróz.
całą noc spędzili na naprawach konstrukcji, doglądaniu rannych oraz spożywaniu wina zakupionego przez pilotów. Niektórzy wciąż ubrani byli w koszule z krótkimi rękawkami. Roberto Canessa po dokładnych oględzinach siedzeń odkrył, że ich tapicerka jest połączona z zamkiem błyskawicznym, po rozpięciu którego można było otrzymać niewielki koc wykonany z nylonu. Nie było to idealne rozwiązanie na panujący mróz, jednak lepsze to niż nic. Noc była prawdziwym koszmarem, jak z najgorszego horroru. Wciąż słychać były jęki, krzyki, wzajemne oskarżenia. Niektórzy wpadali w histerię, inni czołgali się do wyjścia, aby śniegiem gasić pragnienie. Z kokpitu wciąż dochodziły głosy wołającego o pomoc i broń zastępcy kapitana. Za każdym razem, gdy barykada z walizek spadała, Roy tracił zapał do walki i nadzieję na przeżycie. Abal był w bardzo złym stanie, bezradnie prosił o pomoc. Suzanne płakała, rozpaczając za zmarłą matką, a Nando wciąż leżał nieprzytomny. Trzeci ze studentów medycyny, Diego Storm, uważał, że największe szanse na przeżycie z całej tej trójki miał Fernando Parrado, który choć nieprzytomny, prawdopodobnie nie miał poważnych obrażeń wewnętrznych. Przyciągnął więc jego ciało bliżej swoich przyjaciół, gdzie wszyscy razem postarali się je ogrzać. Rozbity Fairchild znajdował się na wysokości około 3,5 tysiąca metrów, nie dziwi więc, że niektórzy mogli narzekać na objawy choroby wysokościowej. Rankiem okazało się, że zmrożony śnieg umożliwia poruszanie się bez zapadania po uda tak jak wcześniej. Po zbadaniu rannych okazało się, że nocy nie przeżył Abal, a także Graciela Mariani. Przy życiu oprócz ciężko rannej Suzanne została tylko jedna kobieta, Liliana Metol, matka czwórki dzieci pełniąca funkcję pielęgniarki, pomagając studentom medycyny. Z rana Gustavo zajął się przebitym żołądkiem Enrique Platero. Następnie wraz z Lilianą pomógł jednemu z najmłodszych zawodników, Antonio Vizintinowi, zwanego Tintinem. Był on ubrany w skórzaną kurtkę i dopiero po dokładniejszym przyglądnięciu się dostrzeżono, że ta jest cała przesiąknięta krwią. Z pomocą scyzoryka udało się ją rozciąć i opatrzyć chłopca. Stracił dużo krwi i wątpiono, czy uda mu się przeżyć. Od rana w kokpicie panowała cisza, co było jasnym sygnałem, że zmarł także drugi pilot. Z członków załogi przy życiu został tylko Carlos Roque i był on jedyną nadzieją chłopców, którzy nie znali się na pokładowym radiu. Niestety Carlos nie był pomocny, ponieważ nie zniósł tej tragedii psychicznie dobrze. Ogarnęła go panika i histeria po wypadku. Perez podszedł do niego i zapytał, czy da się uruchomić radio, jednak ten odparł, że niezbędne do tego są baterie znajdujące się w ogonie samolotu, który odpadł. Kolejnym problemem była żywność. Żaden z pasażerów nie miał ze sobą zapasów jedzenia. Nie było ich również na pokładzie maszyny. Rozpoczęły się rozpaczliwe, drobiazgowe poszukiwania w bagażach. Zaglądnięto także do wszystkich schowków, a także pozbierano rozsypane na podłodze cukierki i suszone owoce. Oto, czym musiało żywić się niemal 30 ocalałych. Mieli 8 tabliczek czekolady, 5 nugatowych batonów, kilka cukierków, rozsypane suszone daktyle i śliwki, 2 puszki małży, paczkę słonych herbatników, puszkę solonych migdałów, 3 małe słoiczki dżemu, kilka butelek wina i innych alkoholi. Tego dnia na obiad każdy otrzymał jedną kostkę czekolady oraz nakrętkę wina. Problemem było nie tylko jedzenie, ale także woda pitna. Roztapianie śniegu w ustach okazało się złym pomysłem, ponieważ wychładzało organizm, więc wciskano śnieg w butelkę, a następnie starano się ją ogrzać i potrząsać, aż stopnieje wewnątrz. 15 października. Dzień drugi przywitał ich czystym niebem. Pasażerowie pechowego lotu byli zaskoczeni rozległością doliny, w której się znaleźli. Po raz pierwszy pogoda umożliwiła im zobaczenie dokładnego obrazu sytuacji, w jakiej się znaleźli. Adolfo Strauch, znany jako Fito, wymyślił prosty sposób na uzyskiwanie wody. Kiedy słońce mocno świeciło, wykorzystał on aluminiową folię, na której rozkładał śnieg, jej koniec formował w dziubek, który wkładał następnie do butelki. Całą konstrukcję ustawiał w dobrze nasłonecznionym miejscu, aby śnieg, który powoli się topił, spływał wprost do butelek. Marcelo zdecydował się podzielić grupę na 3 zespoły. Pierwszy lekarski, w skład którego wchodził Roberto Canessa, Gustavo Cerbino oraz Liliana Metol. Drugi odpowiedzialny był za wnętrze samolotu, utrzymanie porządku, przygotowanie posłań na noc, rano wyciągnięcie ich na zewnątrz i suszenie. W tej grupie znalazło się m.in. kilku młodych chłopców: Diego Storm, Roy Harley, Carlitos Paez,
a także Coco, czyli Gustavo Nikolicz. Ostatnia, trzecia grupa miała najłatwiejsze zadanie. Przydzielono do niej osoby słabe, które nie były w stanie ciężko pracować. Byli odpowiedzialni za zapasy wody i ich zadaniem było wykorzystanie patentu Adolfo i zapewnienie reszcie niezbędnej do przeżycia wody. Problem, jaki wiązał się z tą pracą, polegał na tym, że śnieg wokół wraku był albo zanieczyszczony substancjami wyciekającymi z maszyny, albo zabrudzony przez ludzi. Uważano, aby nie zbierać ani żółtego śniegu, ani czerwonego, którego ze względu na liczne rany w pierwszych dniach było najwięcej. Wyznaczono także dwa obszary pełniące funkcję toalety, aby nie zanieczyszczać okolicy samolotu. Marcelo, który został trochę takim kierownikiem rozbitków, rozdzielał racje żywnościowe. Czasami pojawiały się głosy, aby były one większe, lecz skąd mieli wziąć więcej? Zapasy były tak niewielkie, że musiano zadowolić się dżemem w ilości jednej nakrętki od dezodorantu oraz takiej samej ilości wina. Z każdym mijającym dniem do zdrowia wracał Nando Parrado, który początkowo wydawał być się w bardzo ciężkim stanie. Od innych dowiedział się o śmierci matki i ciężkim stanie swojej siostry. Od tego momentu zaczął się nią bardzo opiekować i czuwać przy niej. Przed południem wśród ocalałych zapanowała prawdziwa euforia. Nad ich głowami przelatywał samolot, więc wszyscy z radością wyskoczyli na zewnątrz, machając w kierunku pilotów i krzycząc, aby zwrócić ich uwagę. Rzucano i machano kawałki blachy oraz wszystkim, co mogłoby zwrócić uwagę pilotów na wrak samolotu. Kilka godzin później, już po południu, przeleciał kolejny samolot. Ten jednak leciał zdecydowanie niżej, jeszcze mocniej rozbudzając nadzieję na ocalenie. Niektórzy płakali wręcz z radości. Wśród rozbitków zaczęły się mocne dyskusje, czy piloci widzieli ich i wezwą pomoc, czy nie dostrzegli wraku urugwajskiej maszyny. O opinię nawet poproszono Roque, jako najbardziej kompetentną osobę. Mężczyzna stwierdził, że z takiej odległości mogli już zostać dostrzeżeni. Niektórzy pytali, dlaczego więc pilot nie zrobił jakiegoś manewru skrzydłami, aby zasygnalizować, że ich zobaczył. Wtedy Roque odparł, że w tak wysokich górach jest to niemożliwe. Byłoby to zbyt ryzykowne. Mimo tych racjonalnych wyjaśnień wielu nie wierzyło w słowa Roque, który zachowywał się czasami niezbyt rozsądnie. Dyskusję przerwał ponownie ryk silnika. Było w 3:30, gdy bezpośrednio nad ich głowami z zaszczytów gór wyłonił się mały dwupłatowiec. Po raz kolejny rozpoczęła się walka o uwagę, krzyki, machanie i rzucanie różnymi przedmiotami. Tym razem ten niewielki samolot wykonał manewr, machając skrzydłami, jakby chcąc dać do zrozumienia ocalałym, że zostali dostrzeżeni, po czym odleciał. Teraz już nikt nie miał wątpliwości, że lada dzień pojawią się śmigłowce i nadejdzie ratunek. Canessa był tak szczęśliwy, że aby uczcić nadchodzące ocalenie, otworzył wino. Kilkadziesiąt minut później nadchodząca noc obniżyła temperaturę w środku wraku. Pasażerowie zaczęli przygotowywać się do noclegu, starając się zająć miejsca jak najbardziej oddalone od ogona wraku, gdzie było najzimniej. Mężczyźni długo nie mogli zasnąć, dyskutując, kiedy nadejdzie pomoc. Niektórzy obstawiali za tym, że są zbyt wysoko dla śmigłowców, a inna forma ratunku może zająć nawet tydzień. Marcelo w mocnych słowach obraził Roberto za lekkomyślność i wypicie wraz z kolegami butelki wina. Ten wściekł się jeszcze bardziej, gdy zauważył, że ktoś z kompanów Canessy, z którymi ten pił wino, ukradł z jego magazynu batonika nugatowego i dwa kawałki czekolady. Na litość boską, czy ty wiesz, że bawisz się naszym życiem? Zapytał Marcelo. Mocniej zdenerwowany tym faktem był Gustavo Nikolicz, który wręcz wyraził się, że ktoś z kompanów Roberto próbował ich zabić. Trzeba zdać sobie sprawę, w jak trudnych warunkach ocaleni spędzali noc. Temperatura spadła mocno poniżej zera, a miejsca było tak mało, że wszyscy leżeli ściśnięci. Każdy ruch był odczuwany przez kilka osób leżących obok. Wielu z nich miało połamane kończyny lub inne obrażenia i w momencie najmniejszego ruchu zaczynali krzyczeć i wyć. Niemal co noc ktoś potrzebował wyjść na zewnątrz, załatwić pilną potrzebę, otrzymując wtedy od leżących porcję przekleństw i wyzwisk. Sytuację tą psychicznie chyba najciężej znosił Roberto Canessa, który był bardzo nerwowy i z natury porywczy, co wykazały również badania psychologiczne, na jakie kilka lat wcześniej zabrali go rodzice. Nocą wykrzykiwał na osoby cierpiące z bólu, każąc im się uspokoić. Wiedział, że to nic nie da, ale musiał rozładować swoje emocje. Rankiem wpadł on na ciekawy pomysł. Stwierdził, że najciężej rannych dobrze byłoby na noc umieścić w rozwieszonych wewnątrz kadłuba hamakach.
nikt by ich nie ściskał, a i reszta na dole miałaby więcej miejsca. Nie wszystkim podobał się ten pomysł, jednak on wraz z Danielem Mosponsem widział w tym potencjał. Wieczorem hamaki były gotowe. Umieszczono w nich ciężko rannych i okazało się, że faktycznie to rozwiązanie ma wiele plusów. Jednak szybko pojawił się jeden wielki minus. Leżąc cały czas na hamaku, jest się narażonym na zimne temperatury. Wcześniej ogrzewało rannych ciepło innych pasażerów. Po kolei mężczyźni zaczęli więc schodzić z hamaków. Ostatecznie zostało na nich tylko dwóch zawodników. Rafael Echavarren i Arturo Nogueira. Poszukiwania. W momencie, gdy z radarów zniknęła maszyna, na której pokładzie byli urugwajscy zawodnicy, kontrola ruchu lotniczego w Santiago zgłosiła ten fakt do służby ratownictwa powietrznego, która jeszcze tego samego dnia wysłała na poszukiwania samolot DC-6. Skupiono się na rejonie, gdzie urwał się sygnał łączności z Fairchildem, pomijając zaludnione miejsca, a kierując poszukiwania w bardziej górzyste tereny. Rejon przełęczy Planchon nie został sprawdzony, gdyż znajdował się w obszarze burzy śnieżnej. Niestety nie odnaleziono żadnych śladów zaginionej maszyny. Następnego dnia ratownicy zebrali wszystkie posiadane informacje i przeanalizowali możliwe warianty. Według nich najbardziej prawdopodobny scenariusz wyglądał tak, że pilot, który zgłosił przelot nad Curico, prawdopodobnie się mylił, a następstwem tego błędu była zmiana kierunku lotu w głąb Andów i obniżenie kursu. Na mapie narysowano kwadrat, gdzie należy szukać feralnego samolotu. Największy problem wynikał z faktu, że Fairchild miał biały kadłub, który zlewał się ze śniegiem, a na dodatek ratownicy, nie chcąc ryzykować życia, latali na dużej wysokości ponad szczytami i bardzo trudno było im zlokalizować wrak. Większość ratowników nie widziała żadnych szans na uratowanie kogokolwiek. Nawet jeśli komuś jakimś cudem udało się przeżyć katastrofę, to o tej porze roku w Andach temperatura w nocy spadała do ponad minus 30, a nawet minus 40 stopni. Można przypuszczać, że gdyby nie międzynarodowa konwencja zobowiązująca do poszukiwań przez co najmniej 10 dni, Chile, czyli kraj, na terenie którego doszło do katastrofy, zaniechałyby prób znalezienia wraku po kilku dniach. Do Santiago zaczęły zjeżdżać się rodziny zaginionych, wywierając presję na władze. Czwarty dzień. W poniedziałek rano niektórzy z rannych powoli zaczęli wracać do zdrowia. Co ciekawe, niezwykle poprawił się stan Vincina. Jego szanse na przeżycie początkowo Canessa i Cerbino ocenili niemal na zero. Tego dnia Parrado po raz pierwszy podzielił się z kimś swoim pomysłem. Powiedział Carlitosowi Paezowi, że nie chce czekać, aż braknie im pożywienia i być zdanym na los. Chce sam poszukać ratunku i odnaleźć cywilizację. Carlitos nie podzielał jego optymizmu. Zamarzniesz. Nie możesz wspinać się i pokonywać góry o kostce czekolady i łyku wina. Wymieniał piętrzące się problemy Paez. Nie, jeśli założę dużo ubrań. Co jednak zrobić, by nie zabrakło energii podczas szukania ratunku? Nando wiedział, że jego kolega ma rację. Powiedział wtedy coś, co przemknęło niejednokrotnie przez myśli także innych. Początkowo odpychali je od siebie, nie chcąc nawet rozpatrywać takiej możliwości, wierząc, że pomoc jest w drodze i nie będą musieli długo czekać na ratunek. Nando nie był takim optymistą. Odetnę kawałek mięsa jednego z pilotów, w końcu to oni wpakowali nas w kłopoty, odpowiedział Carlitosowi, który ani przez moment nie wziął tych szokujących słów na poważnie. Nie uwierzył Parrado, że ten naprawdę może być do tego zdolny. Grupa podzielona była na obóz wierzący, że pomoc lada chwilę nadejdzie, i na pesymistów, którzy byli przekonani, że samolot ich nie widział. Za tą teorią przemawiał fakt, że nie zrzucono żadnych zapasów żywności czy odzieży, ani nie wysłano później innego rozpoznawczego samolotu w ich rejon. Przyglądający się mapie Arturo Nogueira, który ze względu na połamane nogi nie mógł pomagać w innych zajęciach, odnalazł na mapie miasto Curico, leżące już po stronie chilijskiej. Przypomniał sobie wtedy słowa pilota, który powiedział, że minęli Curico, a znając wysokość, na jakiej się znaleźli, był pewny, że idąc na zachód, niedaleko odnajdą wioski i zielone doliny. Być może już z widocznych na zachodzie szczytów widać było cywilizację? To, co wydawało się blisko, wręcz w zasięgu ręki, w rzeczywistości znajdowało się niemal poza ich możliwościami. Przez pierwsze dni najdalej udało im się oddalić o zaledwie kilka metrów od wraku. Próbując odejść dalej, mężczyźni zapadali się w głębokim śniegu, szybko tracili siły i doskwierał im mróz.
odkryli, że są w stanie poruszać się z większą łatwością, gdy biała pokrywa jest zmrożona przez noc. Optymalne warunki panowały do 9 rano. Pomysłowy Fito odkrył, że przywiązując do butów poduszki z foteli, mogą one pełnić funkcję prowizorycznych rakiet śnieżnych. Na śniegu wciąż widać było ślady zsuwania się ich samolotu i liczono, że może uda się odnaleźć jakieś zagubione walizki albo najlepiej ogon wraku. Chęć przeprawienia się przez góry pojawiła się z wielu powodów. Jednym z nich była oczywiście nadzieja na ujrzenie cywilizacji i ocalenie. Kolejną było przekonanie się, czy ich rodziny i przyjaciele przeżyli i są w ogonie samolotu, który odpadł w trakcie katastrofy. Pamiętali dobrze słowa Roque, że w ogonie samolotu znajdują się baterie do radia. Mieli więc nadzieję, że uda im się uruchomić radio i wezwać pomoc. 17 października, dzień 5. O 7 rano Nando, Fito, Carlitos Paez i Numa Turcati opuścili wrak i ubrani w buty do rugby ruszyli w górę po twardym śniegu. Niebo było błękitne, ale panował duży mróz, więc mężczyźni się nie zapadali. Zamiast rękawiczek Roberto miał założone skarpety na dłonie. Co godzinę robili przerwy. Brak odpowiedniego odżywienia przez 5 dni sprawił, że byli bardzo osłabieni. Gdy słońce zaczęło ogrzewać śnieg, założono na buty poduszki. Sposób ten działał jednak tylko przez chwilę. Niestety ogrzany śnieg zaczął w nie wsiąkać, a gdy były całe mokre, stawały się mało pomocne. Mimo zmęczenia parli naprzód. Jednak Roberto w pewnym momencie sugerował, aby zawrócić. Reszta twardo nie chciała się poddać. Lecz w pewnym momencie śnieg zapadł się i Fito znalazł się w nim po pas na skraju szczeliny. Koledzy pomogli mu wydostać się, jednak ta niebezpieczna sytuacja sprawiła, że wszyscy zdali sobie jasną sprawę, że podążając dalej, narażają się na wielkie ryzyko. Zdecydowano więc zawrócić. Następne dni upływały monotonnie na codziennych czynnościach. Wynoszeniu i suszeniu posłań, opiekowaniu się rannymi oraz na intensywnym rozmyślaniu, co zrobić, by uzyskać szansę ratunku. Nando Parrado co noc czuwał przy swojej siostrze, ogrzewając ją swoim ciałem. Podczas 8 nocy nagle poczuł, że Suzanne jest zimna i sztywna. Nie reagowała na jego słowa, sprawdził jej oddech i rozpoczął reanimację. Niestety nie przyniosła skutku. Suzanne Parrado została 14. ofiarą tragicznej katastrofy samolotu. Dramat ten nie załamał Parrado. Wręcz przeciwnie, zyskał on olbrzymią motywację do przetrwania i niepoddawania się. Wiedział, że w domu czeka ojciec. Miał świadomość, że wystarczająco wielką tragedią dla niego będzie śmierć córki i żony, więc on musi przetrwać i powrócić do domu żywy. Dalsze poszukiwania. Do ratowników zgłosił się farmer, informując, że na północ od Curico widział płonący samolot. Część maszyn i ludzi została więc wysłana w tym kierunku. Jednak okazało się, że spaliła się tam drewniana szopa. Takie mylne sygnały odwracały uwagę od właściwych, górskich poszukiwań i zmniejszały szanse na sukces. W góry drogą lądową wysłani zostali także ratownicy wraz z Carabineros. Chilijską policją jednak zostali zatrzymani przez głęboki śnieg i silny wiatr. Tak trudne warunki utrzymywały się do 18 października, uziemiając również samoloty. Carlos Paez Villaro, popularny malarz, ojciec zaginionego 18-letniego Carlitosa, jako jeden z pierwszych członków rodzin dotarł do Santiago, gdzie mieściła się siedziba ratowników, położona w Los Querillos. Gdy przedstawiono mu całą sytuację i rejon, gdzie prawdopodobnie znajdował się wrak maszyny, Carlos zaczął głowić się, w jaki sposób sam może pomóc w poszukiwaniu syna. Udało mu się dowiedzieć, że ziemia leżąca wokół wulkanu Tingiririca, gdzie mogła leżeć maszyna, należała kiedyś do Jacquina Gandariasa. Malarz postanowił udać się do niego z prośbą o pomoc. Mężczyzna przyjął go ciepło i zgodził się wyruszyć z nim w ten rejon. Jechali 2 dni samochodem i konno do okolic podnóża wulkanu. Znajdowali się od jego zachodniej strony. Carlos wpatrywał się w lodowe zbocze potężnej góry z nadzieją ujrzenia jakiegokolwiek śladu. Niestety, miejsce to wyglądało, jakby od dawna nie było w nim obecności żadnego człowieka. O ironio losu, wtedy Paez nie mógł wiedzieć, jak blisko swojego syna się znajdował. Wrak leżał kilka kilometrów na wschód od wulkanu, po drugiej stronie szczytu.
Niektórzy zrozpaczeni członkowie rodzin uciekali się do niekonwencjonalnych metod szukania pomocy, jak babcia Carlitosa, która odwiedziła słynnego wróżbitę w Montevideo. Zabrała ona ze sobą mapę Andów, którą rozwinęła przed jasnowidzem, a ten wyciągnął długi kij i przytrzymał go nad kawałkiem papieru. Patyk nagle zadrżał i upadł, uderzając w miejsce, gdzie na mapie znajdowało się wschodnie zbocze wulkanu Tingiririca. Co ciekawe, była to właściwa lokalizacja. Matka Carlosa Valety, chłopaka, który przeżył katastrofę, a potem widziany był na zboczu i z niego spadł, nie miała nadziei na ocalenie syna. Doznała dramatycznej wizji, w której zobaczyła katastrofę i poranioną twarz swojego syna, a następnie ujrzała śpiącego Carlosa. Wiedziała, jaki spotkał go los. 22 października, niedziela, dzień 10. Tego dnia Roy Harley znalazł radio tranzystorowe, które udało się uruchomić. W dolinie, gdzie znajdowali się, ciężko było odbierać sygnał, więc Roy skonstruował prowizoryczną antenę, spełniającą świetnie swą rolę. Udało się odebrać wiadomości z radia chilijskiego, ale nie było w nich mowy o ich zaginięciu. Dyskusje polityków dotyczyły trudnej sytuacji finansowej w kraju. Mimo ładnej pogody, coraz mniejsza ilość mężczyzn opuszczała wrak. Od ponad tygodnia żywili się głodowymi porcjami dżemu, wina, czekolady i bakaliami. Byli osłabieni i apatyczni. W poszukiwaniu żywności wybrali się na oddalone o kilkadziesiąt metrów skaliste zbocze, gdzie rosły kruche porosty. Spróbowali rozetrzeć i zjeść je ze śniegiem, ale było to obrzydliwe w smaku, a na dodatek nie przedstawiało wartości odżywczych. Próby rozcinania siedzeń w poszukiwaniu słomy lub materiału, który zaspokoi niewyobrażalny głód, spełzły na niczym, gdyż wewnątrz siedzeń odnajdywano tylko i wyłącznie nylonową pijankę. Coraz więcej osób zaczęło myśleć o ciałach pasażerów, którzy mieli mniej szczęścia. Roberto Canessa próbował przekonać wahających się, że to jedyny sposób, by przeżyć. Jako student medycyny w naukowy sposób wyjaśnił im, że ich ciała obecnie, nie otrzymując pożywienia, spalają tłuszcz i mięśnie, by otrzymać energię. Jednak niedługo mogą być tak słabi, że nie będą w stanie nawet sięgnąć po jedzenie. W dyskusję włączył się Fito Strauch, przypominając ich próbę podejścia na górę. Wszyscy pamiętali, ile sił ich to kosztowało i jeśli chcą podjąć kolejną próbę, muszą mieć więcej energii, aby dojść na górę, a następnie zejść do doliny i szukać ratunku. Roberto, będąc głęboko wierzącym katolikiem, oznajmił, że dusze ich rodzin i przyjaciół już odeszły z tych ciał, a ich moralny obowiązek jest walczyć o przetrwanie. Nawet ci niechętni do zjedzenia mięsa innych pasażerów nie mieli zbyt wielu argumentów i wiedzieli, że i Fito, i Roberto mają rację. Nie da się przebyć w górskim terenie kilkadziesiąt kilometrów o kostce czekolady. 27 ocalałych zebrało się w kadłubie Fairchilda. Marcelo Perez, przybity sytuacją, w jakiej się znaleźli, pytał, czym zawinili, że Bóg postawił ich przed tak strasznym wyzwaniem i będą musieli żywić się ciałami swoich przyjaciół. Wspólnie podjęto decyzję, że to jedyny sposób na przeżycie. Niektórzy, tak jak jedyna ocalała kobieta Liliana Metol, postanowili odwlekać ten moment do czasu, gdy całkowicie wyczerpią się zapasy, licząc, że ratunek nadejdzie na czas. Zawarto także pakt, na który przystali wszyscy jednomyślnie. Jeśli którykolwiek z nich umrze, wyraża zgodę, aby jego ciało stało się pożywieniem dla innych. W ciszy Canessa, Maspons, Cerbino i Fito Strauch wyszli na zewnątrz, gdzie znajdowały się ciała, zabierając ze sobą ostry kawałek szkła. Ich człowieczeństwo, moralność i humanizm zostały wystawione na ciężką próbę. Z drugiej strony, jeśli powszechnie uznaje się za szlachetne oddanie choremu swoich narządów do transplantacji, to zgoda na oddanie swojego ciała na pożywienie, aby innych ocalić od śmierci, zyskuje dramatyczny i bolesny, ale jednak być może humanistyczny wymiar ofiary dla drugiego człowieka. Ocaleni po 10 ciężkich dniach dalej zmagali się z mrozem, głodem, chorobami oraz ranami. Nikt z nich prawdopodobnie nie był świadomy zagrożenia, jakie nadchodzi i po raz kolejny boleśnie dotknie całą grupę, dziesiątkując ją. O losach Urugwajczyków oraz dalszych próbach ratunku dowiecie się już z kolejnej części największych górskich tragedii.